Witam wszystkich. Dzisiaj pragnę Wam zaprezentować mojego tableta firmy Lenovo Tab E7 modelu Lenovo TB7104F. Wygrałem mojego tableta z ogólnopolskiej konfrontacji artystycznej dzieci młodzieży niepełnosprawnej do Brzeza 2019, który grałem się wybrałem komis słodkiego mojego życia. Na keyboardzie Yamaha F210 ze zespołem On Roll. I tu mamy portable. Tu mamy slot na kartę microSD, 5 godzin wideo i Android Oreo Go Edition. I tu mamy z tyłu procesor MediaTek MT8167 AD32-bitowy. Ekran 7 cali. Rozdzielczość ekranu 1024x600. Pamięć RAM 1 GB. Pamięć wewnętrzna 8 GB. Wi-Fi 802.11b GN plus BT4.0. Nie ma niestety na dane komórkowe, na karty SIM nie ma, ale jest na takim modelu Lenovo TB7104L 3G. Android 8.1.0 Oreo. Bateria to 2750 mAh. Dobra. Tablet opakowanie w folii się znajduje. Otwieramy teraz opakowanie. Tu mamy w zestawie, w opakowaniu znajdują się tablet, znajdują się w folii, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, tylko że nie ma po polsku. Kabel mikro USB i adapter, czyli razem ładowarka. Wyjmujemy tableta z folii. Tu mamy naklejkę Lenovo i T3. Tu mamy ekran 7 cali dotykowy. Tu mamy głośnik, aparat przedni i diodka. Jak ja dostaję powiadomienia. Tu mamy slot na kartę microSD. I tu mamy zaślepkę. I w tym można wkładać kartę microSD. Obsługujący do 32 GB. I tu mamy przyciski. Głośność i power. I tu mamy aparat tylny. Normalny tylny. Dobra, na początku tego mojego filmiku włączam tablet. Lenovo próba Android Go Edition. Lenovo. Wpisujemy kod PIN. Sprawdzam. I uruchamiam Androida. No i mamy.
Tu mamy zaktualizowany. Wtedy jeszcze był czarny, teraz robi się biały po aktualizacji systemu. Wejdźmy w ustawienie na przykład. Zobaczymy, czy jest aktualizacja systemu. Najpierw wstrzymujemy pobieranie. Teraz zobaczymy informację o sprzęcie. Tu mamy wersję oprogramowania TB7104F RF01 180623. Wersja Androida 8.1.0. Stan aktualizacji zabezpieczeń 5 sierpnia 2018. 4-rdzeniowy procesor MT8130 z zegarem 1,3 GHz. Aparat przedni 0,3 MP, tylny 2 MP. Tu można zrobić, wejść w menu, w szufladkę zainstalowanymi aplikacjami. Włączmy sobie YouTube. Włączmy sobie Krawczyka. Ale nie tak na całą piosenkę. Dobra, wychodzimy z YouTube. Mam jeszcze aparat. Tu jest przedni i tylny. Wszystko można nagrywać, tylko że nie ma funkcji pauzy niestety. Tu mamy pogoda Lenovo. Tu mamy aplikacje Google Go, YouTube Go, Gmail Assistant i Gmail Assistant i Maps Go. I zobaczymy jeszcze w Google. I tu mamy Google, YouTube i jeszcze Facebook. To jest taka aplikacja Google. I jeszcze mamy Google Chrome, przeglądarka Chrome. Można sobie wyszukiwać. I zobaczymy sklep Play. Bo jestem na moim koncie Google. I to na tyle na moim filmiku. O, i jak świeci ta diodka, to jest właśnie o co ja dostałem powiadomienia jakieś. YouTube, Messenger i Facebook i inne aplikacje. I ustawienia na przykład. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Cześć.